Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj na moich kolanach Sire. Jest to nowość od tej marki. Tym instrumentem jest S7 Vintage. Czym on się wyróżnia? Przede wszystkim, już na starcie Wam powiem, tym, że posiada palisandrową podstrunnicę. Do tej pory wszystkie instrumenty Sire'a, jeżeli chodzi o gitary, szczególnie z linii S i z linii T, posiadały podstrunnicę z klonu prażonego. Moi drodzy, olchowy korpus. Piękna, złota płytka z anodowanego aluminium, dwupunktowe tremolo z zgiętymi blachami, potencjometr głośności, dwa potencjometry tonów i pięciopozycyjny przełącznik. Nawiązanie do strata jest oczywiste. Gniazdo montowane tutaj od spodu, ciężki kawałek olchowej deski. Gryf wykonany jest z klonu prażonego. Od frontu główka polakierowana jest na wysoki połysk. Mamy tutaj blokowane klucze. Cztery kołki są niższe, dwa wyższe. Dzięki temu możemy pozbyć się tych drzewek. Wszystko naprawdę wygląda świetnie. Szyjka jest o profilu C, bardzo wygodna. Czuć, że mamy ją w rękach. Na podstrunnicy nabito 22 progi medium jumbo i podstrunnica posiada markery z masy perłowej. Dodatkowo świetnie wyprowadzone są krawędzie, lekko na półokrągło i progi są w gitarach Sire'a idealnie wykończone. Moi drodzy, trzy przetworniki. Są to przetworniki specjalnie stworzone, skonstruowane do tej gitary. Typowy Stratocaster, ale o ciemniejszym zabarwieniu, o czym będziecie mogli się przekonać za chwilę. Pozdrawiam Was serdecznie. Piękna gitara. Link do niej znajdziecie w opisie pod spodem. Wchodźcie na guitarcenter.pl. Zaglądacie do naszego stacjonarnego sklepu przy ulicy Brukowej 6. Cześć! We'll be right back.
Thank you.